Na pewno, jeżeli prowadzisz biznes online, to wiesz, że bywa tam trudno. Czasami mamy starannie przygotowaną ofertę, fajną kampanię sprzedażową, no i niestety nie idzie ona po naszej myśli. Czujemy się potem rozczarowani, nie wiemy, z czego to wynikło i już w trakcie trwania sprzedaży stawiamy krzyżyk, że to coś tutaj jest nie tak. Tymczasem nie musi tak być. Dzisiejszy odcinek podcastu poświęcam tematowi, jak utrzymać właściwą energię sprzedaży, kiedy nie wszystko idzie po Twojej myśli. Zapraszam. Cześć, jesteś w podcaście Mały Biznes, Wielkie Efekty. Podcaście przeznaczonym dla osób, które chcą prowadzić mały, ale zarabiający na siebie biznes. Nawet jeżeli nie mają jeszcze ogromnych zasięgów w social media, dużych środków na reklamę, ani nawet nikogo do pomocy. Na przykładzie swoim i swoich klientów pokazuję, że jest to możliwe i dzielę się praktycznymi wskazówkami, wywiadami, historiami, inspiracjami, jak tego możesz dokonać także i Ty. Dzięki, że spędzasz dzisiaj ze mną czas i zapraszam Cię do odcinka. Tak jak mówiłam we wstępie, ten odcinek podcastu jest bardzo ważny. Być może jest to jeden z najważniejszych odcinków, jakie do tej pory nagrałam. Wiem też, że ten odcinek będzie bardzo przydatny nie tylko dla wszystkich moich słuchaczy, ale też dla słuchaczy, którzy jednocześnie są moimi klientami. I to Wam właśnie, drodzy klienci, którzy cokolwiek u mnie zamówiliście, dedykuję ten odcinek, bo wszyscy wiemy, prowadząc biznes online, że nastawienie jest bardzo ważne w trakcie sprzedaży. Tak w zasadzie jest tak ważne, że cały ostatni swój kurs audio Pokochaj sprzedawać online poświęciłam właśnie temu tematowi w dużej mierze. Jak zadbać o właściwe nastawienie, o właściwą energię do sprzedaży. Bo sama strategia nie zaprowadzi nas tam, gdzie chcemy dojść. Sama strategia bez tego właściwego nastawienia jest niczym. Ja w to coraz bardziej mocno wierzę, bo widzę wiele przykładów u siebie, u swoich klientek, że to po prostu właśnie w ten sposób działa. Jeżeli nie wierzymy w nasze wyniki sprzedażowe i po prostu kontynuujemy zgodnie z planem, bez takiej energii w sobie, bez wiary w sobie, to osiągniemy o wiele gorsze wyniki, niż to byłoby możliwe, gdybyśmy jednocześnie tę energię w sobie miały. I stąd też wiem, że jest to temat, który warto tutaj poruszyć. Nawet jeżeli brałaś lub brałeś udział w kursie Pokochaj sprzedawać online, to może być to dla Ciebie takie dodatkowe uzupełnienie. No a jeżeli nie wiesz jeszcze, co to za kurs, to przy okazji zachęcam, bo on nadal jest w ofercie. Można zerknąć na stronę italianamarketing.pl/PSO i tam zapoznać się z opiniami na temat tego kursu, bo dostałam naprawdę wiele wspaniałych opinii, za które tutaj też serdecznie dziękuję. Powiem też jedno, co może być istotne, że właśnie w trakcie promocji tego kursu przeprowadziłam dodatkowy live 7 rzeczy, które mają największe znaczenie przy Twojej sprzedaży online. I tam właśnie, pod tym live'em, jedna z Was, być może słuchasz tego podcastu teraz, zadała mi takie pytanie. Jak zachować wiarę w trakcie swojej sprzedaży, jeśli nie wszystko idzie po Twojej myśli? Czy masz na to, Justyna, jakieś magiczne sposoby? I właśnie ten odcinek będzie trochę o tych moich sposobach, jak sobie z tym radzić, kiedy nie wszystko idzie po naszej myśli. Skoro już ustaliliśmy, że jest to jednak ważne, żeby tę właściwą energię sprzedaży utrzymywać. Dobra, więc lecimy po kolei z tymi wskazówkami. Ale pierwsze i najważniejsze, od czego trzeba tutaj zacząć, to to, że sprzedaż może nie iść z różnych powodów. To nie zawsze jest wyłącznie sprawa energii.
nasza skuteczność sprzedaży jest taką zmienną funkcją może dwóch elementów. Jest funkcją dwóch zmiennych. Właśnie tego nastawienia, tego po prostu, co u nas w środku, tego, co czujemy, ale też jest druga zmienna, czyli po prostu nasza strategia sprzedaży, nasza sama oferta, nasza komunikacja marketingowa, to, czy mamy w ogóle do kogo sprzedawać. I ta druga część też jest bardzo ważna. Obie te zmienne w tym równaniu właśnie występują. I jeżeli jedną z nich wyzerujemy, no to wpłynie to na wyniki. Nawet jeżeli jej nie wyzerujemy, tylko po prostu będzie na słabym poziomie, to też nasza sprzedaż będzie na słabym poziomie. W związku z tym nie zawsze chodzi wyłącznie o energię. I pierwsza rzecz, jakiej bym się przyjrzała w takiej sytuacji, kiedy sprzedaż nie idzie po naszej myśli, to jest właśnie to, czy problem po prostu nie tkwi w samej ofercie, w jej komunikacji, w tym, że nie mam odpowiednich jeszcze zasięgów i po prostu ta oferta nie dociera do właściwych ludzi. Bo czasami problem jest bardziej przyziemny i same manifestacje nie zawsze pomogą, jeżeli właśnie ten problem tkwi gdzieś w takich elementach układanki. I tutaj chciałabym powiedzieć, że nastawienie może wiele zmienić na plus, nawet w przypadku nieidealnego produktu, nieidealnej oferty, bo nie ma w ogóle czegoś takiego jak oferta idealna, bo nastawienie robi naprawdę ogromną różnicę. Są osoby, które w magiczny sposób, jak ja to mówię, zakrzywiają wyniki konwersji, zaginają te współczynniki i radzą sobie świetnie, nawet przy bardzo małych zasięgach. I myślę, że tu jest bardzo duża rola właśnie tej energii. Natomiast warto sobie uzmysłowić, że mogłabyś jeszcze o wiele więcej, gdyby właśnie te pozostałe elementy układanki również po prostu o nie zadbać, gdybyś o nie również zadbała. Dobra, więc to jest pierwsza rzecz. Czyli uświadomienie sobie, że sprzedaż może nie iść z różnych powodów. Nie zawsze problemem jest wyłącznie nasza energia, nasza wiara w tę ofertę. Ale co dalej? Załóżmy, że masz pewność, że Twoja oferta jest świetna i masz do kogo ją zaprezentować. Jednak zaczynasz sprzedaż i cisza. Zamiast tabuna zamówień, pustki w Twoim sklepie. Masz wrażenie, że mówisz do ściany. Często moje klientki właśnie używają takich określeń, że mam wrażenie, że mówię do ściany. Że nikt się nie interesuje moją ofertą. No i co wtedy pomaga? Powiem po kolei, co mi wtedy pomaga. Może na tej podstawie wypracujesz jakieś swoje własne metody radzenia sobie z tą sytuacją. Po pierwsze, jakkolwiek to nie zabrzmi być może dla niektórych dziwnie, ten okres, w którym nie czujesz tej energii, źle się czujesz być może, to jest jakiś sygnał od Twojego organizmu, że może po prostu jesteś przemęczona, że może po prostu jesteś przepracowana. Wiele moich klientek jest tak zabieganych w tym terminie, kiedy przygotowuje swoją kampanię, że później w trakcie sprzedaży już nie potrafi wykrzesać tej energii. Dlatego przede wszystkim zadbaj o siebie. Zrób sobie dzień wolny, dwa dni wolne. Rób to, co przynosi Ci radość. Zamiast cisnąć, pomyśl sobie, co w takiej sprzedaży czy w tym kontakcie z klientem przychodzi Ci najłatwiej, bo zawsze przecież swoją strategię sprzedaży możesz zmienić. Ona nie jest wykuta w kamieniu. Możesz coś zmienić. Druga też taka wskazówka, która jest pewnie istotna, zwłaszcza dla kobiet, to jest to, żeby planować swoją sprzedaż na te lepsze dni naszego cyklu, tak? Na ten początek, czy środek, prawda? Ale nie tuż przed miesiączką. I używam tego słowa wprost, no bo nawet jeżeli słuchacie tutaj panowie, no to trzeba się oswajać, że my kobiety funkcjonujemy w tym rytmie, prawda? I u nas jest to bardzo powiązane. To, jak my się czujemy, jest zależne od tego, co się dzieje w naszym organizmie. I w związku z tym ja od jakiegoś czasu
polecam robić tak, żeby po prostu planować sprzedaż na te najlepsze dni w trakcie swojego cyklu. Ty sama wiesz, kiedy się czujesz najlepiej. I sama też tak robię. I kiedy właśnie gdzieś coś się nie zgrywa, kiedy widzę, że tutaj miała być sprzedaż, a ja czuję się gorzej, to po prostu też zastanawiam się, jak mogę to zmienić. Bo zawsze można coś zmienić. To też jest kolejna rada, która jest bardzo przydatna w trakcie właśnie, kiedy kampania nie idzie po naszej myśli, że przecież zawsze mogę coś zmienić. To nie jest tak, że muszę kontynuować ze wcześniej ustalonym planem. I to była pierwsza wskazówka, czyli zadbaj o swoją energię. Rób to, co przynosi Ci radość, po prostu odpocznij. Powiązana z tym wskazówka numer dwa to jest taka, żeby inspirować się, pozwolić umysłowi błądzić. Jeżeli właśnie czasami nie mamy takiego powera do sprzedaży, to może pomóc Ci przesłuchanie podcastu osoby, której bardzo lubisz, która Cię inspiruje do działania. Albo zajrzenie do jakiegoś kursu, który bardzo lubisz. Albo poczytanie jakiejś historii sukcesów. Albo poczytanie jakiejś dobrej książki. Mi to bardzo, bardzo też pomaga. Słuchanie takich osób, co do których wiem, że to są moi mentorzy. Oni wiedzą, jak sobie z tym radzić też, kiedy właśnie jest gorzej. Oni wiedzą, jak mówić, żeby wszystko wydawało się lepsze, tak? Więc ja zdecydowanie polecam tę drugą metodę. No i trzecia metoda to było bardzo dużo o tym w kursie Pokochaj Sprzedawać Online, czyli afirmacje, czyli utrzymywanie na co dzień wiary w to, że te zamówienia, nawet jeżeli nie spływają teraz, to zaraz przyjdą. Czyli po prostu jeszcze nie wszyscy potrzebujący usłyszeli o tej ofercie. Mówienie sobie na przykład czegoś takiego. Albo to oczywiste, że wokół mnie jest mnóstwo ludzi zainteresowanych tą ofertą. Kiedy będziemy sobie takie afirmacje powtarzać, to działa na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. Jeżeli my wierzymy w to, że są wokół nas właściwi ludzie, to robimy więcej, żeby do nich dotrzeć, prawda? No i tym samym mamy lepsze efekty sprzedaży, rzeczywiście. I kolejne jeszcze dwie myśli, które mi pomagają w trakcie sprzedaży, kiedy nie wszystko idzie po mojej myśli, to jest, jeśli nie ta oferta, to inna i jeśli nie teraz, to później. Czyli uświadamiam sobie, że być może są wokół mnie klienci, dla których akurat ta oferta po prostu nie jest idealna. Ale ja mam przecież w swoim portfolio inne oferty, więc być może ktoś skorzysta z czegoś innego, kiedy odnajdzie u mnie coś idealnego dla siebie. Mam wiele klientek, które nie kupowały ode mnie na przykład kursów do samodzielnej pracy, a przyszły i kupiły mastermind, bo to było coś, co było im bardziej potrzebne, taki poziom bezpośredniego wsparcia. No i właśnie, nie wszyscy też są gotowi na to, żeby zamówić już teraz, ale to nie jest czas zmarnowany, bo jak usłyszą o Twojej ofercie, zasiejesz w nich to ziarno, to nawet jeżeli nie zamówią teraz, to jeżeli nawiązaliście tę więź, być może zamówią później. I jeszcze jedna rzecz, która może Ci się przydać i która jest bardzo ważna, to jest zaangażowanie odbiorców w tworzenie swojej oferty wcześniej, jeszcze zanim zaczniesz ją sprzedawać. To naprawdę pomaga, bo najłatwiej sprzedaje się ofertę, na którą po prostu ludzie już czekają. I to sianie ziarna jest tym ważniejsze, im droższą ofertę sprzedajesz. Wtedy naprawdę ciężko oczekiwać, jeżeli sprzedajesz droższą ofertę, że ktoś natychmiast się na nią zdecyduje, bo to jest jednak sprawa, która wymaga przemyśleń. Natomiast jeżeli o tej ofercie ta osoba już słyszała wiele razy i tak naprawdę po prostu czekała na start tej sprzedaży, na start naborów do tej oferty, to jest już formalność. Ja serio miałam takie osoby, zarówno przy swoich mastermindach, jak i przy programie rozwoju biznesu online AFP, że kiedy otwierałam sprzedaż, to od razu wpadały zamówienia i to nie były osoby, które dopiero co usłyszały o tej ofercie, prawda? To były osoby, które na nią czekały, które wiedziały, że ja na start mam zawsze najlepsze warunki, żeby dołączyć jakieś specjalne bonusy, najlepsze ceny i tak dalej. I one po prostu były zdecydowane już przed. I do tego właśnie też chcemy dążyć. Oczywiście.
chciałam tutaj też podkreślić kilka rzeczy. Że mimo tego wszystkiego może się zdarzyć tak, że czasami nie do końca będziesz zadowolona z wyników swojej sprzedaży. I po pierwsze to jest normalne, bo uczymy się non-stop, czego chcą od nas nasi klienci. I zauważyłam, że to się zdarza częściej na początku właśnie tego rozwoju biznesu online, kiedy jeszcze tych ofert dużo nie mamy, kiedy tak dokładnie nie wiemy, czego klienci od nas chcą i tak trochę zgadujemy i testujemy i dopiero zaczynamy z tymi ofertami. Wtedy jest naprawdę trudniej. I to jest normalne, tak, że wówczas sami się musimy pewnych rzeczy nauczyć, tak, odnośnie sprzedaży i też nasi klienci muszą się nauczyć, jak ta oferta działa, jak wygląda i nam po prostu zaufać. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby też to rozumieć, że czasami tak bywa na początku. Natomiast druga bardzo ważna rzecz jest taka, że cokolwiek się nam nie przydarza, jest dla nas jakiegoś rodzaju wartościową lekcją. I tak miało być po prostu, żeby było w przyszłości lepiej. I tutaj jest taki fajny przykład, który usłyszałam od jednej ze swoich mentorek, że pomagała kiedyś swojej klientce, żeby sprzedać program czy kurs online. No i była super zaprojektowana strategia sprzedaży, świetnie przygotowana kampania. No i okazało się niestety, że niewiele osób zamówiło ten program. Tylko, że co się stało zamiast? To jest bardzo ważne. Niewiele osób zamówiło ten program, ale zamiast tego ta klientka zyskała dziesiątki indywidualnych klientów do pracy ze sobą w tym obszarze, jaki poruszała w kursie. Tak? Więc to jest niesamowicie fajny przykład, bo finansowo ona wyszła na tym lepiej. Pod względem swojej satysfakcji też wyszła na tym lepiej, bo realnie lubiła taką bliską współpracę z ludźmi. I to nie byłoby możliwe, gdyby nie przygotowała tej kampanii, w trakcie której po prostu ci ludzie mogli jej zaufać na tyle, że bez problemu zainwestowali naprawdę ogromne sumy pieniędzy. To jest właśnie tylko jeden przykład, ale on pokazuje, że czasami efekty naszej sprzedaży nie są takie oczywiste, tak, na pierwszy rzut oka i takie jeden do jeden, że sprzedajemy tę ofertę i ludzie kupują tę ofertę. Czasami też efekty tej sprzedaży, co zrobiłyśmy, są odłożone w czasie, czyli po prostu to, że ty zbudowałaś świetną kampanię sprzedażową, zaprocentuje, załóżmy, za 2 miesiące, kiedy będziesz robić inną kampanię sprzedażową. Także mam nadzieję, że to ci się przydało, to co tutaj powiedziałam. Tu było wiele takich moich przemyśleń, wiele takich moich sposobów, ale mam nadzieję, że weźmiesz z nich coś dla siebie i opracujesz własny system, jak sobie radzić, jak utrzymać właściwą energię sprzedaży. No i na końcu też chciałabym powiedzieć, że zupełnie inaczej utrzymuje się właściwą energię sprzedaży w przypadku ofert premium, prawda? W przypadku ofert za kilka tysięcy złotych, nawet za kilkanaście tysięcy złotych jest trudniej, bo wychodzi wtedy więcej obaw, wychodzi wtedy więcej lęków i bardzo łatwo jest o takie myślenie, że po prostu ludzi na to nie stać, tak? Nie stać ich na to, co ja oferuję. I wiele, wiele, wiele razy pracowałam już nad tym ze swoimi klientkami. No i właśnie, teraz jeżeli ty też chcesz ze mną nad tym popracować, to jest dobra okazja, bo kończy się właśnie teraz mój okres pracy z uczestnikami programu rozwoju biznesu online AFP. Następna edycja rusza dopiero w przyszłym roku, w styczniu. I w związku z tym, zerkając swój kalendarz, zrozumiałam, że mogę przeprowadzić 10-tygodniowy intensywny mastermind Skutecznie sprzedawaj online, którego pierwszą edycję już w kwietniu tego roku prowadziłam i była naprawdę niesamowita. To jest właśnie program, w trakcie którego pomagam stworzyć
umiejętnie zakomunikować i sprzedać, zwłaszcza skalowalną ofertę premium. Czyli jeżeli jesteś osobą, która na przykład chce wyjść ze współpracy jeden na jeden, albo chce podnieść po prostu ceny swoich ofert i zamiast oferować kursiki za 300 zł właśnie przejść do sprzedaży transformujących ofert premium, to jest to idealny program dla Ciebie. Te nabory są ekstremalnie limitowane, no bo jeżeli właśnie mamy skończyć przed świętami, to mamy limitowany czas, żeby z tym ruszyć, dlatego już 11 października wypadałoby ruszyć. Jeżeli więc czujesz, że ta oferta jest czymś dla Ciebie, że ten program do Ciebie przemawia i masz tę przestrzeń, żeby do końca roku nad tym popracować, żeby na przykład w przyszłym roku od samego początku zrobić kampanię dla tej oferty i ją sprzedać, to serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami. Adres jest bardzo prosty, italianamarketing.pl/SSO/live. Ja to też zamieszczę w notatkach do tego podcastu. Polecam też osobom, które się zastanawiają, obejrzeć rozmowę z moimi fantastycznymi dziewczynami z pierwszej edycji tego mastermindu. Jeżeli właśnie słuchacie, to bardzo, bardzo pozdrawiam każdą z Was serdecznie. No i cóż, i tyle na dzisiaj w tym odcinku. Mam nadzieję, że był dla Ciebie przydatny. Ogromna prośba, jeżeli rzeczywiście był dla Ciebie przydatny, daj mi o tym znać, ok? Czy oznacz mnie na Instagramie Italiana Justyna, czy napisz do mnie prywatnego maila na kontakt@italianamarketing.pl. Uwielbiam obie formy kontaktu i z chęcią Cię lepiej poznam. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego podcastu, to zrób to, żeby nie przegapić powiadomienia o kolejnych odcinkach. Dziękuję Ci, że słuchasz do samego końca. Trzymaj się ciepło. Powodzenia. Cześć.